Książka gromadzi szkice o autorach głównie włoskich, również tych, których tłumaczyłam, Magrisa, Tabuckiego, Eco, ale też i o innych, Macejewiczu, Moraju. Jak wskazuje tytuł, głównym wątkiem, który ich łączy, jest pamięć, wielki temat literacki, może najważniejszy. Opowiada też pośrednio niejako o Włoszech współczesnych, o tym, jak widzą Włochy pisarze, którzy jeździli ze swoistymi pielgrzymkami do tego kraju, ale też jestem przekonana o tym, że Włochy to jednak nie tylko piękne miejsce do zwiedzania, ale żywy kraj z mnóstwem problemów, z ciekawą bardzo tożsamością. I o tym też niektóre fragmenty opowiadają.